Michał. Witaj, witaj Marku. Spotykamy się po miesiącu od naszej ostatniej wizyty na Twojej plantacji, także zbiory w pełni. Zgadza się. Co się od tamtego momentu zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Na pewno obszar kapusty, który był zasadzony, już uległ, że tak powiem, zmniejszeniu. Na szczęście nam się udało, że jesteśmy za połową zbiorów. Jesteśmy teraz właśnie na tym poletku, tym naszym próbnym, który razem przyprowadziliśmy. Jesteśmy w trakcie zbioru. W sumie już na końcówce, bo być może i dzisiaj będzie kapusta już wycięta. Także no, kapusta rośnie. Brzydnie już niestety, bo aura i warunki pogodowe sprawiły to, że nie było kiedy i jak wyciąć tej kapusty. Też problemy z ludźmi do pracy. No, szacujemy plony, także naszym celem od samego początku było uzyskanie możliwie największego plonu, ale przy założeniu, że uzyskamy również możliwie... Przy odpowiedniej jakości. Jakość, najwyższą dokładnie. Możliwą jakość, także mam nadzieję, że to się uda w tym sezonie. Też mam taką nadzieję. No, plon, jeśli o to chodzi, wygląda dość obiecująco. No, zobaczymy, jak to się przełoży w liczbach, jak już zbierzemy, podsumujemy całe to poletko. Szanowni Państwo, po przeszacowaniu i przeliczeniu zbiorów osiągnęliśmy 111 ton netto czystego plonu kapusty do kwaszenia. Jest to bardzo dobry rezultat w tym bardzo trudnym roku. Naszym celem było osiągnięcie nie tylko najwyższego plonu kapusty, ale również możliwie najwyższej jakości surowca do kwaszenia. Myślę, że udało nam się dokonać tego w tym sezonie.